Cześć, witam was serdecznie na 237 fotokawce. ja mi tutaj psociły i stąd te chwilowe opóźnienie. Bardzo Was serdecznie przepraszam. E Dzisiaj trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, a tak naprawdę pełen improv, dlatego że jak próbowałem coś przygotować, to to, to nie zdążyłem. Do nocy robiłem okładki. E kursów i nie, nie cierpię robić grafik, okładek do, do fotokawek, więc się męczyłem niemożebnie do 23.00 coś. Eee, skąd jesteście, jak tam nastroje? Zapraszam na czacie, tutaj Szymon mi wypomina, że karnego Jerzyka dostanę. No weź chłopie, że ja żeby zrobić fotokawkę, to ja muszę godzinę wcześniej jakby zacząć się przygotowywać, a że odpalić live'a to jest taki, Psiu, ale wtedy zaczyna się okazywać, że mikrofon nie działa albo coś. Eee, no. Eee, Także Karnego Jerzyka przyjmuję na klatę. <noise> Jak wczorajszą żyrafę A będę się starał, oczywiście ten. Jeżeli macie jakieś pytania, to wrzućcie hashtag Pytanie. Nie wiem, czy to mi działa, chyba nie. A to, co mogę wam pokazać, to, co przygotowałem, żeby się znowu się zwiesi zaraz, to jeżeli mi się uda dociągnąć zdjęcia, bo one się teraz wciągają, to w luminarze wczoraj była żyrafa i, i, i pejzaż, i niebo podmieniałem. To chciał pokazać trochę się pobawić w portret, ale mówiłam kłopot, bo mi z Dropboxa zacinała zdjęcia i jeszcze nie zaciągnęło. Zobaczymy, czy to się uda. Jeden suchar. Coś dla fanów playboya dzisiaj. Na tydzień możecie dobrać się do. Całego archiwum Playboya to Emilia odszukała. Nie, Basia, przepraszam, to Basia z patronów wyszuka, się takie rzeczy znajduje e, Zaraz mam ten, jakiś, nie, linka nie mogę podrzucić, ale nie, dobra, mogę. E, Affinity, mówiłem Wam, że jest za darmo. No, znaczy, wróć. Sorry. Affinity Photo, czyli odpowiednik Photoshopa, jest za 50%. A teraz dodatkowo, uwaga, wchodzi na ekran, dodatkowo. Na F-Stopersach zauważyłem, że rozszerzają jeszcze o 3 miesiące gratis. To znaczy macie trial na 90 dni, a potem możecie kupić za half price'a, czyli za 50% ceny. Więc jeżeli ktoś się jeszcze nie skusił, to Affinity i tu możecie sobie ściągnąć publisher to jest do składu do DTP. Nie jestem w tym ekspertem. Foto to jest odpowiednik Photoshopa i tutaj chlast, i zróbcie sobie triala najpierw na 90 dni, także się znużycie nauczyć, jeżeli chcecie, a potem się okaże, że nie możecie. Jak, to jak te wszystkie dile To są właśnie jak dealerzy, nie? Najpierw dają tam coś za gratis, a potem już a zostanę. Z tym. Ale to jest świetny program, więc yy, warto zerknąć. I coś jeszcze mam? A, i mówiłem, że dzisiaj będzie pierwsze i ostatnie, ale nie zdążyłem się przygotować. Poważnie, wczoraj około 7 godzin pracowałem nad różnymi e, okładkami i mnie to rozwala. Dobra, idę teraz na czata. W tyle się wgrywają zdjęcia. Mam nadzieję, że tego luminara uda mi się dzisiaj zrobić i pokazać. A jak nie, to sobie po prostu na jakiś temat przewałkujemy. Także wrzucajcie z hashtag Pytanie. Eee, mogę też odczytać szersze komentarze na temat granic między fotografią a grafiką, bo też bardzo fajne wypowiedzi daliście w komentarzach i za to bardzo dziękuję. Tak, jak bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki, które wrzuciliście. Szukam tutaj patrzę. Bum, teraz na ekran powinno wjechać. Eee, bardzo dziękuję za te łapeczki, bardzo mi miło. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to. Zasubskrybujcie, z dzwoneczkujcie, się, będziecie dostawać powiadomienia o tym, jak ja się spóźniam. <laughs> Możecie mi potem karnymi jeżykami rozliczać. Dobra, zerkam w e, komentarze. O, chyba się wczytał ten Luminar, to zaraz. Gdzie tu jesteśmy? Tu, transmisja na żywo. Wader dołączył. Hello. Um, dzień dobry, o poranku. Kurde, czuję się trochę przytłoczony. Fotokawki jak za dawnych czasów. Kiedy nie wyobrażaliśmy sobie, że mogą być rzadziej niż codziennie? Especially for you. Ja wczoraj nawet mnie trochę tam emocjonalnie poniosło. To jeszcze raz słów komisji, bo oczywiście, że dostaję też wiadomości takie, że po cholerę 50 minut o niczym gadać a moją misją od samego początku było trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, zebranie fajnych ludzi w, nazwijmy to, pozytywnym nastroju dookoła fotografii. I tym są te fotokawki. My tu spotykamy się codziennie teraz, ponownie codziennie i wymieniamy dobrą energię, a dookoła jest trochę wiedzy z tej fotografii, trochę inspiracji i trochę fanu z moimi żałosnymi słucharami. Wierzę, że to jest właśnie ten czas, kiedy też fajnie jest mieć takie poczucie, że jest ok, że można sobie tą pozytywną energię naładować, bo jeżeli e, wyłączycie fotokawkę, zerkniecie na zewnątrz, w sensie na newsy, informacje, na jakikolwiek portal z newsami czy telewizor włączycie, a nawet program potem przy, nie tylko, że się świeci szaro, tylko jeszcze coś tam na nim mryga, to z reguły dowiecie się, e, że jest niefajnie. No. Więc e, wolę uwagę skierować na to, co możemy zrobić, na przygotowania, na inwestycje w siebie, na trochę fanu, na trochę pozytywu, na wyspanie się, na ułożenie swoich pomysłów, na spędzenie czasu z bliskimi, chociaż mam teorię już taką, że spędzanie czasu z bliskimi wielu osobom wychodzi bokiem i tam tasaki latają już. <laughs> zwłaszcza jak ktoś ma dzieci w domu z ADHD. Ale potrzebna jest nam właśnie taka fotokafejka, żebyśmy mogli sobie coś pozytywnego zrobić. No dobra, to teraz zerkam z powrotem na czata. E, także jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. E, Krzysiek, Przemek. Mm, zaraz tu jest jakieś pytanie już od Przemka, zaraz spróbuję znaleźć. E, Fotomon z Częstochowy. Rafał, cześć. E, siema like poszedł od Kony Urbana. Dzięki stokrotne. E, i Maciej z Liverpool. Pozdrawiam z Liverpool wariatów fotograficznych. No cześć. Wydaje mi się, że trochę tego wariatstwa w sobie trzeba mieć. A już tak przekładając na poważniejszą myśl, wydaje mi się, że fotografia to jednak w pewnym sensie może stać się obsesją, tą pozytywną. Chociaż jak ktoś wydaje kupę szmalu na obiektywy, to może być też negatywną. Wiecie, budżet domowy zrujnowany, a tam z reguły mąż nie, tam wynosi taczkami piniąchy na obiektywy. Właśnie, a propos obiektywów, ponieważ korona, wiadomo co, to są, jest dużo opóźnień w produkcjach, więc opóźniają się dostawy nowego sprzętu. Ale trafiłem artykuł na dosyć ciekawy zagwostkę. Olimpiada prawdopodobnie będzie przekładana. Tam już się powycofywały. O, widzicie, jednak czytam te newsy, nie? No, jest się ciężko zebrać do tej fotokawki, potem jak tak nawchłaniam. Ale to od strony fotograficznej. E, więc Olimpiada prawdopodobnie będzie przesunięta. Czyli w Tokio w lipcu się nie odbędzie. Celują na dwa, 2021 lub początek 2022. Tam w ciągu miesiąca będzie jakaś odpowiedź. Ale wszyscy producenci sprzętowi, Nikon, Kano, Sony, e, kto tam jeszcze do tego trio uderza. Pentax oczywiście. <laughs> więc oni odpalają produkcję swoich najlepszych giwer sportowych, czyli szybkostrzelnych, długich luf pod olimpiadę, pod igrzyska sportowe. A teraz będą przesunięte, więc jaki to będzie miało wpływ na fotografów, na producentów sprzętów? Aro a Jeżeli macie swoje typy, możecie umieścić w komentarzu. Jestem ciekaw, co wy myślicie, co się, co się stanie z z tymi wszystkimi dookoła olimpijskimi, sportowymi fotografami, sprzętem i całym tam. Tak I na razie to się nazywa zarządzanie przez chaos. rzucam taki temat ogólny, niesprecyzowany. Podzielcie się swoimi myślami, czyli olimpiada i fotografia. I co wy na to? Co tam się będzie działo? Dobra, to 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 to. Zaraz zetknę w moje artykuły tutaj, co ja, co ja tu jeszcze sobie wyrobiłem do Affinity. Mówiłem, że Playboy za Frico na tydzień to podrzuciła Basia. Playboy e, jednak poddał się, to znaczy jest fajny artykuł na F5, także link podrzucę na dole w komentarzach. E, jeżeli jeżeli e, akurat ten mój rodzaj fotografii, e, no ja nie fotografuję aktów ale jakby bliżej mi do Playboya niż do CKM-u tak mentalnie bo Playboy jednak, jednak artyzm pokazywał. Oczywiście nie zawsze, ale na przykład CKM to bardziej takie bardziej bym powiedział hardkorowe zdjęcia, a Playboy jednak celował w coś bardziej sztukę. Oczywiście poza całą masą artykułów i tak dalej, mówisz zdjęciowo, ale bycie Playmate, zawsze marzyłem, żeby być Playmate. Ja poważnie no, tak jak kiedyś chciałem mieć okładkę Vogue'a, jak zaczynałem to jednak gdzieś mi utkwiło że jednak fashion świat to nie jest moja bajka bardziej mówię no to kobieco, kobiecość, no to kobiecość to w tym z tą stronę no to Play, playboyo, do Playboya mi było najbliżej, jednak akty, więc to nie doszło, ale gdzieś tam w tyle głowy, że takie playmate'ki, zrobić taką sesję dla Playboya, ale po swojemu, na czarno-biało z ziarnem, to bym bardzo chciał. E, no i nie dali mi szansy, no. <grywki> Co za... No, ale generalnie Playboy miał swego czasu też takie wycofki, tutaj z artyku w artykule znajdziecie, gdzie na jakiś czas zrezygnował w ogóle z pokazywania na gości, i to w czasie, kiedy my robiliśmy kalendarz, ja powiedziałem, że ja nie chcę na gości w kalendarzu, mimo że mieliśmy to był kalendarz Pirelsa, były różne pomysły. Mówię, nie, zróbmy bez na gości, będzie ciekawsze, będzie bardziej w emocjach, i to przeszło. A chwilę później, właśnie Playboy się tam wycofał z pokazywania na gości, Mówię, no proszę, Zazienkiewiczem, i no, nie ma tak wysoko, ten zawyżony ego, nie? W każdym bądź razie. Playboy całe swoje archiwum od 66 lat no. udostępnia. Możecie sobie obejrzeć, poczytać. W szczególności dosyć ciekawa lektura, jeżeli ktoś fotografuje właśnie jakieś sensuale glamury, żeby zobaczyć jak się zmieniała ta to, to kadry, kolorystyka, estetyka. Już nie mówię o tym, jak kobiety się zmieniały, bo też kanon piękna się zmieniał. Jeżeli wezmę sobie teraz na ekran, o tutaj, to mamy Anne Nicole Smith, e, którą, i, której rolę pamiętam w filmie Naga Broń, <laughs> rewelacyjną. E, Marilyn Monroe, proszę, ale Pamela Anderson to są różne, różne typy, mówię, urody gdzieś tam się przewijały. Różne typy e, też zdjęć, więc chcecie to się tam wbijajcie. Myślę, że warto. Mm, nawet z perspektywy właśnie takiej e, przejrzenia, jak się fotografia zmieniała przez te tyle lat, I jaka kolorystyka dominowała, czy bardziej właśnie jakie światło, to też jest ciekawe, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach jest powrót do naturalnego światła, a nie tam studyjne błyski. No dobrze. Hmm. A, dobra, to teraz zerkam znowu w komentarze i czekam na jakieś te pytania. Mówiłem, że coś znajdę. Tutaj pa, 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 przemek podrzucił. Mm, 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 mm. Już. Dobra. Przemek pit, pisze, pyta tak. Pokażę Wam ekran, jak to u mnie wygląda. Przemek pyta tak. Co mogę zrobić. Aż tak tu. Już. Replay. Co mogę zrobić. Nie, co mogę robić źle? No wszystko muszę robić. Przynajmniej wszystko muszę być źle. <grystanie> Jeść lewą ręką. Dobra, co mogę robić źle, jeżeli przy oświetleniu przedmiotu lampą błyskową z okną 95 cm przedmiot wydaje się totalnie płaski? Pytanie, co fotografujesz, bo jeżeli fotografujesz płaską kartkę? No dobra, kiedy pojawia się płaskość, wtedy kiedy świecimy dużą powierzchnią światła i zalewamy światłem osobę czy przedmiot bezpośrednio. Innymi słowy, weźmy sobie jakiś weźmy sobie jakieś demo, co? Kurczę, jaki przedmiot tutaj dać? No, no nie mam żadnego przedmiotu, kubek będę oświetlał, to trochę słabo. No, a mam tak słabe światło teraz, no chyba nie, chyba nie dam rady. No ale dobra, weźmy tą, tą moją kokeszi. Czyli Zenobia. I jeżeli weźmiemy sobie białe światło, to jeżeli kokashi nazwiemy, to spróbuję teraz on tutaj pokazać. Nie wiem, czy się wyostrzy, to na Już sekunda. Ale jeżeli ona dostanie lampą w twarz, w sensie tak odtąd, czyli prosto, to będzie płaska. Co w się. Sensie donoszą, że Azjaci ogólnie mają bardziej płaskie twarze, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli zalewamy światłem z przodu, to to nie ma żadnej zmarszczki. W sensie nie ma żadnych e, zarysowań konturów, bo wszędzie wpada w światło. W każdy rowek przedmiotu tam konkretnie. A tu mówię o sobie. No ale dobra. Znaczy o sobie. Polubiłem zadanie. Ale jeżeli oświetlimy... No wyostrz. No, jakby tak Musiałem nacisnąć tam aparat, a nie mogę. No dobra, spróbuję tutaj. W ogóle teraz do, do twarzy mi, tak jakbyście mieli takie fotokawki. Cześć, witam Was serdecznie. Dobra, to jeżeli oświetlimy z boku, to zaczynamy wydobywać kontury, teksturę, rysy. Więc odpowiadając Trzemek na to pytanie, musisz oświetlić z boku, więc tą, tą tę nie tu, a tu. Hmm? Dobra. Mam odcinek darmowy, to jest wycinek kursu podstaw, bodajże, fotografii, światło. Więc jeżeli wejdziesz sobie na mojego Żutuba, czy na stronę zieniu.pl, kursy e, i tam są poradniki, to jest poradnik światło. I tam sobie luknij. Sekretnie, bo tu muszę się na niebieski przestawić. Nawet zróbmy mały, żeby cię nie wprowadzał w błąd. Zaraz poszukam kolejnych pytań i zaraz przejdziemy do retuszu twarzy. Dobra, zróbmy mały test, To czekajcie, wchodzę tutaj, czyli www.zieniu.pl, kursy, poradniki i więcej poradników. A tam jest przycisk jeszcze więcej poradników i jak w Incepcji, na siódmym poziomie znajdziecie. Nie, a poważnie gdzieś tu powinno być e, światło. Światło i błyski, jest tutaj. Opanuj światło, jaki rodzaj światła wybrać, do jakich zdjęć, charakter, kierunek, kolor. I tutaj... Ja się sam oświetlam różnymi światłami i pokazuję, co robi ostre światło, co robi. O. To jest takie, które wydobywa szczegóły, a nadal jest miękkie, bo jest z boku. A jakbyśmy wzięli jakieś ostre. O jaki opalony byłem jeszcze. Młody, piękny. A dam teraz ostre światło, to, to jeżeli weźmiemy ostre, to ono jeszcze bardziej wydobywa kontrasty. Więc tam sobie po oczach teraz. BUM. Jak się dostosuje chwilunia. To no to właśnie, to też wy, wychodzą wszystkie tam spocenia, błyski i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówiłem, że jak się fotografuje architekturę, to słabym światłem je, są chmury, bo wtedy to jest tak, jak właśnie ten wielki softbook przy, przykładasz i to światło zewsząd leci. Zamiast rysować, to ono po prostu zalewa tym światłem. Mało jest tego światła, jest niebieskie, jak są chmury takie niebieskawe. Ale to nie wygląda ładnie. A jak wyjdzie słońce, tak jak dzisiaj, no to od razu jest przyjemniej. Ok. Rzucam się jeszcze raz w nurt Waszych komentarzy. I robię Ctrl F. Tak, sobie zobaczcie, co ja... hash pytanie I co ja tu widzę? Equester.pl. O co chodzi ze złotą godziną? To znaczy wiem, co to. Ale gdybym wczoraj wyszedł o 17.05, to może miałbym z 10 minut na fajne wodki, później już za ciemno, słońce za górą. Nie, no poważnie, po, poważnie, nie wiesz, że to jest złota godzina? Znaczy To jest umowny termin, to prawda. To znaczy, złota godzina nie trwa godzinę. E, jeszcze raz Wam polecam aplikację, którą, którą możecie sobie, jedną z, którą możecie sobie. Zobaczyć, ile w Waszym miejscu i o której zaczyna się złota godzina. Jest to aplikacja, jak już jesteśmy na ekranie, to będę wam tu podrzucał. Pills, tak się nazywa. I ona w, na przykład w Google Playu wygląda tak, takie trzy piguły. No i to, co ta aplikacja ma. To macie planera. To pokazuje za to w kursie portretu, bo sesję przy. Aha, pokazuję, ale jeszcze nie opublikowałem. Bo przy planowaniu sesji za dnia, bez lamp też wam się przyda właśnie wiedzy, wiedza, o której i na jakiej wysokości i skąd będzie padało słońce. No dobra. To wróćmy tu jeszcze. Może będą tu jakieś zdjęcia. To jest planer słońca. Tu macie też do Star Trailsów, czyli możecie sobie zobaczyć, gdzie jest północ, kompas, tam takie rzeczy. I to, co jest fajne, to, co jest najfajniejszego i tych apek jest więcej, bo ona kosztuje, ten fotopilz, nie wiem, tam z 40 zylka, ale są też apki, które są darmowe i macie wirtualny podgląd, jeżeli nakierujecie sobie na niebo, no to dostaniecie ścieżkę przejścia słońca i wtedy zobaczycie od której do której jest. Czyli nieważne, że na przykład tutaj, że o trzeciej słońce byłoby w dobrym miejscu i o czwartej, skoro w tym konkretnym miejscu, tu przy tym tunelu, tam gdzie to, to bydgosz jest, to, to słońce wam się dopiero wywali tutaj o godzinie czwartej pięćdziesiąt. Więc wtedy dopiero musicie być w tym konkretnym miejscu, jeżeli planujecie taki kadr. Także fajnie jest się przygotowywać do sesji i planować, i ku temu aplikacje są pomocne. Więc to może było pytanie, nazwijmy to z kategorii podstawowych, ale warto sobie taką złotą godzinę najpierw przeskanować, prześledzić, a potem. Y Iść w dane miejsce o konkretnej godzinie, a na pewno będą ładniejsze kolory. No oczywiście, jak wyjdzie, wyjdzie ładne słońce z zachmurek, a nie tam będzie deszcz i td. Itp. Dobra, szukam dalszych pytań. Więc. Ko, tutaj. Co wolisz, portrety czarno-białe czy kolorowe? To proste. Czarno-białe portrety wolę ja. <grym> po prostu. Nawet ostatnio zrobiłem. Może sekundka, tutaj się wbijemy. Instagram, z dziennik photo. Jeżeli nie subskrybujecie mojego Instagrama, no to to jest właśnie ten moment, kiedy tu wchodzicie i klikać follow, czy co tam. Eee, poza fantastycznym poziomem humoru na najwyższych poziomach, które udostępniam u siebie na storiesach, raz na jakiś czas wrzucam zdjęcie i nawet podaję parametry, <grym> jak wiem. To jest zdjęcie, które ostatnio zrobiłem, Wrzuciłem je też na grupę jak robić lepsze zdjęcia z komentarzami, tam żadnej ukrytej e, prowokacji nie było, to są zdjęcia, to jest studyjne, to było zdjęcie akurat, które zrobiliśmy przy kursie Portrait od A do Z, także w kursie kto widział to wie jak jest ta bluzka spięta, e, dlaczego to zdjęcie wybrałem, mimo że układ e, i o tym też mówię, układ jest... Niekorzystny, mamy skróconą rękę, nie ma nadgarstka. Takie cięcia lubię w sensie, jak ktoś tam się dowala, że o, jak mogłeś kolano uciąć, to ja takie rzeczy lubię, to jest moja świadoma decyzja, mimo że wiem, że wielu będzie drażniło, a wolę takie zdjęcia, bo e, gdybym wszystko zrobił idealnie przy idealnej klaudii i idealnym świetle, to byłoby zbyt idealnie i o tym wczoraj pisałem właśnie na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, że takich zdjęć nie lubię takich studyjnych w, w cudzysłowie komercyjnych to znaczy pięknie oświetlonych światłem studyjnym ono jest takie bym powiedział no właśnie zbyt wyidealizowane. E, wolę takie zdjęcia które mają taką nutkę niedoskonałości. Dlatego też lubię takie cięcia e, i tak kadr mógł być lepszy itd itp. Ale to zdjęcie było zrobione w studiu i to co mnie urzekło w tym zdjęciu to to że przy tym całym, przy tej całej produkcji, gdzie mamy osoby na plecach, to w tym spojrzeniu jest taka mega intymność i to mnie u Klaudi po prostu rozwaliło. E, oczywiście zdjęcie przed, zdjęcie po już wcale nie jest takie fajne, e, ale e, tam <ścoughs> i, i tam mi lampa nie wywalała bardzo często. Coś nie tak było z wyzwalaczem. E, I mało tych zdjęć jest, gdzie my taki dobry flow złapaliśmy. Mało, bo jest dużo niewypa z niewypaloną lampą. Ale takich zdjęć nie za bardzo lubię. Mówię o wykonywaniu, czyli studyjnych z pięknym światłem i, i wszystko na on-on. Wolę, jak to wszystko jest w bardziej, rzeczywistych warunkach. Wolę, wolę nazwijmy to w apartamencie, z jakimś tłem, coś by się działo, światło raczej naturalne lub symulujące naturalne, to tak bym wolał. I tu jest kolor, a jak sobie przejrzycie, to to są zdjęcia, które lubię. To jest zdjęcie, które było robione przy świetle naturalnym. Może trochę doświecałem, ale to jest zdjęcie na białej białe ściany. Wsadzona jest czarna blenda. To po prostu taka 50 tam, nie wiem, czy tam 190 cen, cm, Jest tuż za modelką, ale to wszystko jest w postprodukcji. Te zmarszczki na blendzie są rozmyte. Tu była mała przysłona. A mówię, że podaję parametry. Chyba nie zawsze podaję parametry. Jak wiem, to podaję. Czasami ostatnio jakieś dialogi uprawiam. Ale takie bardziej wolę. Czyli czarno-białe nadal z emocjami. Tu mamy mega emocje, to mnie po prostu też. No, mega mi się podoba. Ale ono jest takie właśnie w nazwie komercyjne. Dlatego wylądowało na okładce wczoraj, tak sobie projektowałem te rzeczy. No dobra. Eee, także tam follow zieniu proszę. A przy okazji uwaga. Muszę zna znaleźć odpowiedni guziczek już bardzo. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli nie subskrybujecie i. Stawcie łapeczkę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dobra, wracam do komentarzy. Transmisja na żywo. Fytry. Pokazuję Wam, co ja tu widzę, żeby nie było. Czy ukrywam coś? E, Nikita pyta, co zaznaczyliście w formularze doby, żeby przyszło odroczenie płatności. Mi się nie chce odroczyć. Nie wiem, to anuluj normalnie, e, Nikita. Czyli normalnie za nulu i na dwa miesiące ci na pewno z automatu wyskoczy. Magda Lena Maj pisze, czy ktoś z Was używał lamp diodowych i N303? Nie, ja nie używałem, ale to jest pytanie do ogółu. Lampy diodowe. No ale tak wracając na ekran. Ja teraz mam lampy LEDowe. Nie diodowe, lodowe, LEDowe. No ale to jest nadal światło stałe. To zobaczcie, jeżeli cokolwiek wpada światła dziennego, a jestem odcięty w ogóle. To taką blendą się tutaj próbuję odciąć. To czy Wy widzicie w ogóle, żeby to światło było głównym? Nie, światłem głównym jest okno, i czyli innymi słowy, nie kontroluje. Wystarczy, że chmura wejdzie cokolwiek, więc próbuję sobie tak radzić. Światło ciągłe jest słabym światłem. I przy każdym. Jeżeli robicie w piwnicy, to to jest jedyne wasze światło jest super, ale jeżeli e, jesteście w pomieszczeniu, gdzie wpada światło słoneczne, to będziecie mieli kłopot. Dobra, jeszcze jakieś znajdę. 3. Jeżeli idziesz w plener, co zabierasz do świecenia? Słońce. Nie. W plener zabieram, jeżeli mam błyskać, do błyskiwać. Z reguły w plenerze to nic nie chcę mieć, ale w walizce zawsze mam, w samochodzie też zawsze mam sprzęt, więc w plener to jest, to muszą być mocniejsze lampy, więc raczej... 400, 600 sekund, także Atlas 200, y, Atlas 200 też, bo mam, znaczy Reporter 200 też mam w walizce, ale jak miałbym robić sesję komercyjną, to miał 400 i 600. A jakim aparatem, jakim obiektywem wykonywałeś? Absolutnie pierwsze z, zdjęcia komercyjne Nikon D90 i y, obiektyw 18200 VR, nie, y, tak, komercyjne 18200. To był Dokropa DX, a e, takie prywatną sesję, to był Nikon D90 i e, 14 którą nadal mam. Nikora. No, ale no, dalej. Zaraz, hmm. gdzieś tu się pogubiłem trochę. E, Łukasz, czy będzie nowy kurs? Pyta Łukasz L. Będzie nowy kurs, będzie kurs Sensual, to, będzie, to, to jest projekt, który tak odkładam, odkładam już od jakiegoś czasu, bo chciałem mieć najpierw wszystkie podstawy, świecenie, portret. Sensual to jest kumulacja tego, co, co trzeba umieć, w sensie, żeby zrobić Sensual trzeba e, znać logikę, jak robić dobry portret, więc właściwie e, dopiero teraz jest pora na to, żebym zrobił kurs Sensualu. W tym roku będzie. No, w sensie czekam, aż to się wszystko skończy, będę mógł wszystko poustawiać, i to będzie kurs, gdzie będzie będę go robił w apartamencie. Tak jak studio, w sensie portret, kurs portretu jest robiony w studiu profesjonalnym, studiu domowym i w plenerze, czego jeszcze nie ma tego odcinka, modułu, to sensual będzie robiony w apartamencie, a nie w studiu fotograficznym. Więc tam będzie cały też moduł o tym, jak znaleźć taki apartament, na co zwrócić uwagę, itd, itp. Ale jeszcze się do tego przymierzam. Patrzę dalej w komentarze. Patrzę. jak zwiększyć ilość odbiorców własnych prac? Czy, jak, czy jakość wystarczy? Nie, nie wystarczy jakość. <ścoughs> nadal, nadal, e, największym, największym chyba największą bolączką jest to, że żyjemy w niesprawiedliwym świecie. Niestety. No, to nic na to nie, poradzi, nie poradzicie. E, wygrywają ci, którzy są głośniejsi, wygrywają ci, którzy są skuteczniejsi, a jeśli chodzi o. E, czyli trzeba umieć się trochę w cudzysłowie rozpychać, trzeba poznać mechanizmy marketingu, trzeba świadomie wykonywać rzeczy. Zobaczcie to, że ja mówię cały czas o tym, żebyście zostawili łapki. Myślicie, że mi to łatwo mówić. W sensie takim, ej, no zostawcie łapki, to tam ej, no, followuj mnie. No, znaczy, to można taki, na takie żebry robić, jak teraz w tym momencie zrobiłem, ale to jest nic innego, jak promocja mojej pracy. To znaczy, zabiegam świadomie o to, żeby moi odbiorcy, czyli wy, żebyście zrobili jakiś ruch. I tak samo jest ze zdjęciami. Gdybym robił tylko, nazwijmy to dobry content, dobry jakościowo kontent, ale ludzie by go nie widzieli. I e, nie byliby zachęceni, żeby gdzieś tam dalej, pod, nazwijmy go przekazać, udostępnić, to, to trzeba liczyć na łód szczęścia, e, a temu szczęściu lepiej pomóc. Więc e, mówię, wygrywają ci, którzy trochę wezmą w siebie, uwierzą i powiedzą sami sobie: To jest ważne, że to, co robię, jest w porze, to, co robię, jest ok, to, co robię, jest wystarczająco dobre, żeby inni się dowiedzieli. I wtedy zaczynamy innym z dumą mówić: To, co robię, jest fajne. Weź, przekaż dalej, zobacz, udostępnij itd. I Właśnie, czyli to jest ten moment, kiedy trzeci raz dzisiaj powiem, jestem wdzięczny za Wasze łapki i subskrypcje. Ale to, co też zauważyłem i do czego chciałbym teraz taki mały znak zapytania Wam zostawić w głowie, to jest, jeżeli miło spędzacie czas na fotokawce, to. Czy nie fajnie by było, żebyście przekazali to też innym osobom, to znaczy gdzieś na grupach, gdzieś wśród swoich odbiorców, jeżeli czujecie, że tu jest fajnie, jeżeli to jest też dla nich, to udostępnijcie. Bo to, mówię, co zauważyłem, to że ta wiedza o fotokawkach i tak dalej, to ona nie rozchodzi się jakoś tak, nazwijmy to bardzo mocno. Znaczy Są osoby, które to gdzieś tam dalej szerzą yy, i zapraszają swoich znajomych tutaj, ale yy, większość roboty to robię ja. Jeśli ktoś gdzieś tam wyszuka w YouTubie na jakieś hasło, jak przedzierżnie się przez pierwsze 30 minut, to potem dociera i mówi, a jednak jest fajnie, a, je, a się nie zanudziłem, przy Szuzienia można było posłuchać. Także zachęcam Was, puśćcie to dalej, jeżeli spędzacie tu miło czas. Mi będzie fajnie, a jeżeli będzie nas więcej, to też w porządku. Dobra, no i oczywiście łapęcy, pensje lecę dalej z pytaniami. Dobra. I teraz jak zwiększyć odbiorców własnych prac? Pierwsza część pytania. O, to grubszy temat. Nie, to na, na to nie odpowiem tak szybko, jednym zdaniem. Ja bym zamknął na razie, e, e, także Damian i inni, zamknąłbym na razie, bym chciał przejść do tego luminara i trochę się pobawić twarzą, jeżeli się uda. Także dajcie mi sekundkę, odpalę, czy to idzie, znajdę jakieś zdjęcie i spróbujemy znowu. E, Przekroczyć granicę e, dobrego gustu i jeżeli będę miał jakieś swoje zdjęcie, a zaczytywałem, więc powinny być, a, powinny być, ale chyba nie są, to, e, to, to trochę nad nimi podubię. Dajcie mi jeszcze chwilę, bo widzę jednak, że niekoniecznie się to wszystko znalazło. Wybierz folder. To muszę usunąć, także ja mam taki kłopot, że yy, ja próbuję zdjęcia backupować w trzy miejsca i te ważniejsze zdjęcia trzymam na folderze C w Dropboxie, ale że dysk C jest mały, to w Dropboxie jest taka fajna funkcja, to Wam pokażę może. Yy. Czekajcie, tu. W Dropboxie jest taka fajna funkcja yy. preferencje. I znaczy fajna funkcja preferencji. No. Tutaj synchronizacja jest synchronizacja wybiórcza. I wtedy w katalogu foto, nie będę wchodził, bo tam nazwiska by się pojawiły, ale możecie konkretne foldery schować albo wczytać. O, wchodzą zdjęcia czat. Więc. E, one są nadal na Dropboxie, nadal je macie zbekapowane, ale nie zabierają wam dy, dy, na dysku C. I jest jeszcze jedna rzecz, można zrobić już w folderze. Prawym przyciskiem, e, czyli jeżeli jesteście na konkretnym zdjęciu, możecie zrobić prawy przycisk i tu jest synchronizacja inteligentna i możecie zrobić lokalny, czyli on trzyma na dysku, jest na Dropboxie i u was na dysku, albo tylko online i on jakby jest na Dropboxie, Windows wie o pliku, ale jest taki X, widzicie tutaj, czyli plik jest, ale on jest nieściągnięty, on jest tylko jakby taką nazwijmy to wydmuszką. No dobra, znajdźmy jakieś zdjęcie. O, czat. Zobaczmy, czy to działa, dobra? Bo jeżeli on nie doczytał zdjęć i one są nadal na Dropboxie, to. Okej, okay, jest fajne, nie? W porze. Kąt, zobaczcie, tu szybki A teraz spróbujemy znaleźć jakieś zdjęcie i zobaczymy coś z ten, z facjatą coś po, pokombinuję. A, czyli y, wczoraj była grafa i, i pejzaż, a teraz jeżeli mi się uda, to spróbujemy coś z twarzą porobić. Czyli przejdziemy do funkcji portretowych. Okej. Okay. dajmy mu szansę. A jeszcze zerknę na Wasze komentarze. Twórczy zlew. E, tutaj pytanie rzuca. Z czym masz największy kłopot przy postprodukcji? Z decyzją, jaki chce klimat. W sensie, jeżeli robię swoje zdjęcia, swój sensual, to ja od razu wiem. Jest, jest okej, okay. się czuję jakby jak u siebie. Ale jeżeli robię jakieś komercja albo coś eksperymentuje własny projekt, uczę się nowych rzeczy, to podjęcie decyzji, co tak naprawdę chcę z tego zdjęcia wyciągnąć, to dla mnie jest najtrudniejsza decyzja. A potem to jest OK. No ostatnio jak robiłem tych lekarzy, to retusz twarzy to, to była chwila pikuś, a re -re prasowanie koszul i fartuchów to, to, było, to była mordęga. się Naprawdę namęczyłem. Dobra, zobaczmy. ok No to co, jedziemy? Pop się, to jest zdjęcie robione konkretnie Nikonem Z7, obiektyw to było... Gdzie tu informacje znajdziemy? Proszę bardzo, info. Nikon Z7, oj, no 85. Dobra, jedna 1250, f1.8, a tak konkretnie to było ISO ustawione na auto, przy 320 jako baza, tryb A na f1.8, reszta... A, no i minus 0,3 v Reszta to jest po prostu automatyka aparatu. No i dostajemy takie zdjęcie. To teraz spróbujmy się nad nim trochę popastwić. Yy, I <słuch> proponuję zabawę taką, co wczoraj, czyli trochę pokombinujemy, oddamy ręce w automatyce. Więc co, spróbujemy trochę rozjaśnić. Nie, jedziemy dalej. Zostawiamy światło, idziemy do AI. No to co? Proszę, co robi AI? No, próbuje zrobić, wypłaszczyć ten histogram. Sky tu nie ma, więc ten sobie nie poradzi. Patrzcie, nawet nie pozwala mi dołożyć. Yy, widzi, że nie ma nieba, no to nie może tutaj go pociągnąć. Dobra, no to tak, to zostawiamy. I co? Zobaczmy, czy jest OK. I przed i po, czyli wydobył to i nadał mu nasycenie. OK, dobra. Bicolek mi się tu bardziej zarysował. To zobaczmy teraz AI Structure. I to, co wam mówiłem wczoraj, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Luminar z e, czwórka on ma świetnie zrobione rozpoznawanie, że jeżeli coś jest twarzą, to on łagodnie potraktuje tą clarity. Zobaczcie, moja twarz rzeczywiście nietknięta z zębem czasu. Ale tło agresywnie jest podbijane. Nawet koszulki nie tkną. Co za dziad. A taka fajna. No dobra, jest ok. Więc możemy sobie tą strukturę, czyli e, Czyli teksturę w Lightroomie lub Clarity w Lightroomie podbić. No ale to bym zostawił, no przecież nie po to rozmywają, nie po to rozmywam tło na 1,8, żeby teraz wydobywać jakieś tu chore krzaczki. Ok, chciałbym zobaczyć. Teraz idziemy do. Gdzie tu jest portret? Tu, to bym chciał zobaczyć. Ok, uwaga, teraz się trochę, trochę się boję, nie? <laughs> Bo będziemy jechać na. Ej, no, no chodź tu. Mogę zoomować. Coś klikłem i wyszedł mi, gdzie ja byłem? Tu, dobra, Jakie potrzebuję? 17% to sobie na 50, wszystkie zmarszczki z bliska, no ale już do swojej gęby przywykłem, zobaczcie, że to jest trudne światło, bo światło jest, kuźwa no, brawo, brawo Luminar, bo tym się dziwią, że nie kupują was ludzie, eee, trudne jest światło, bo tej strony. Jeszcze nie doczytał do końca zdjęcia, nie? Jest jakieś takie nieostrawe. Ok. I mam zwieszoną myszkę. <grym> Jakkolwiek by to nie, nie brzmiało. No dobra. Ok. Biorę jeszcze poprawkę na to, że ja robię transmisję, więc mam PC zajęty po prostu, On jeszcze jakby ma proces w tle. No ale dobra, jedziemy jeszcze raz. Proszę. AI Skin Enhancer. No i co? Pupcia niemowlaka na twarzy, to o to chodzi? Czekajcie, no spróbuję to jeszcze raz 25. Tu. I co robi Skin Enhancer? No, jakoś tak lekko rozmywa. No do, ok. Shine Removal. Eee, zobaczcie to, czyli usuwa spocenie. Znaczy, błyski na twarzy. Ok. Ale tu ja wrócę trochę do tego światła i rozjaśnimy sobie to zdjęcie. No dobra. Więc. Wracając do gęby, to zobaczcie co robi Shine Removal tutaj na tym pasku. Hop. No, więc całkiem w porze. Oczywiście wygląda to sztucznie. Dobra, i teraz portret ten Hanser. Tego się najbardziej bałem. E, to jest. Światło na twarzy teraz damy. Zobaczcie to. Mogę oświetlić twarz. Ja w ogóle nie zaznaczałem twarzy, czyli ten luminar sam rozpoznał, że jest gęba. E, i teraz możemy dodać światło. Red Eye Removal to nie chcę, bo nie mamy czerwonych oczu. Możemy y, Eye Whitening, czyli wybielić sobie białka. I co? Ale chat Dobra, teraz y, Eye Enhancer, czyli będziemy oczy. Co tam, ulepszać. Ale mi ulepszył to oczy, czekajcie, podejdziemy bliżej. To też nie jest zdjęcie portretowe takie na maksa, nie? O, <zum> zobaczcie to. Hop. Przed, po, jedziemy na stówę. Jak potem, ja czuję, że kontrakty się posypią. Dark Circle Removal, czyli usuwanie czarne, czarnej... Ob Aha, dobra, czyli tym można usunąć, zobaczcie, tym można usunąć te e, wory pod oczami. Dobra, no to na stówkę, no już jak jedziemy, to jedziemy. Slim Face 2.0, ciekawe jaki był 1.0, czyli odchudzanie twarzy. Yeah! Dobra, i teraz możemy powiększyć oczy jeszcze. Enlarge eyes. Kurna. Czat. Możemy też improve eyebrows, czyli będziemy ulepszać brwi. chyba jest dla kobiet bardziej. Lips saturation, to tego nie dodam sobie. Usta, 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 usta. Teeth whitening. Nie, no, te to myłem, także, ale proszę. Błysk jeszcze jeden. No i co? To byłoby o gębie. I zobaczmy, co jeszcze mamy, czyli. Set. I po. No i według, według specyfiki. E, e, luminara teraz jestem fajniejszy. Przepraszam, że ja tak na co dzień wyglądam, tak jak teraz. Lepszy, oczywiście tutaj Zienkiewicz jest według luminara. <laughs> Były z woku, śnieżno-białe ząbki. No i to zdjęcie było robione latem, kiedy opalnizna jeszcze, wiecie, nie, po prostu tam tryskała tam, czy co tam. No Dobra, lecę dalej w te tutaj zagwostki luminara, więc mamy już. Portret zenhansowany. Mamy jakieś haiki. O co chodzi? Aha, że możemy trochę rozjaśnić całość. Eee. Czernie na zdjęciu. Dobra. Bardziej interesuje mnie, co tu jest jeszcze, jakiś Orton efekt. O co chodzi? Aha, czyli Orton efekt to jest taki, jakby założyć te przezroczyste, jakąś błonę, nie wiem, tam rajstopę na obiektyw, tak? To, to takie wychodzą jakiś filtr. Innymi słowy, chciałem Wam zademonstrować, jak wygląda zdjęcie. Przed to jest niefajne zdjęcie. Na no, takich nie róbcie. Najważniejsze zdjęcia suwaczkami na stówę trzeba zawsze robić. I dostajemy takie, i to jest lepsze. I teraz na takie zdjęcie po prostu obstawiam, że będę ją kolejkę e, dobrze zbudowanych facetów. Tu wciągałem brzuch na zdjęciu, nie? Dobrze zbudowani faceci Ustawiałem ustawiałem się, bo będą chcieli, żebym ja ich tymi słowaczkami tam dociągnął, Aż strach powiedzieć, co my tutaj kobietom zrobił już tych suwaczkach? Innymi słowy, te wszystkie narzędzia y, próbują wyręczyć nas w określeniu, co jest piękne, a co nie. A, czyli dotyczy to również filtrów instagramowych i tak dalej. Te wszystkie enhancery. W Snapseedzie macie funkcję portry, która trochę oczy robi to, co tutaj. Trochę, nie tak bardzo. Ja też jadąc na stówę z tymi suwakami, no to poprzeginałem oczywiście, ale gdybyśmy byli tam tak na plus 5 plus 2, to może to zdjęcie by zyskało i nie, nie, nie waliłoby w oczach po prostu jakąś sztucznością. E, w każdym bądź razie, e, retuszowanie zdjęć wydaje mi się, jest częścią zdjęcia. Po prostu to jest robimy zdjęcie przed, w trakcie i po. No, przed się przygotowujemy, makijaż jest ustawianie światła w trakcie. Ustawianie światła może oznaczać nawet znalezienie po prostu dobrego kąta na parkingu. Oczywiście, ale y, przygotowujemy się, strzelamy, to jest to drugie, i tutaj grają rolę parametry aparatu, założony w swój filtr, jakie tam ISO, y, ustawienia, czy raw, czy JPEG a potem jest część trzecia, czyli retusz, wy wywołanie. To serio, to jest taka analogia jak do, do kliszy. Robiło się na kliszę, a potem się wywoływało. A potem jest czwarty krok, to jest już taki retusz, nazwijmy to artystyczno-graficzny itd. itp. Upiększanie według wizji autora. I w tym tutaj zaczynają te przodować te, te narzędzia, które mają jakiś wzorzec twarzy, nie wiadomo skąd i, i zaczynamy po prostu, jak jedziemy, to się okazuje, że według nich jest lepiej, a jest naprawdę gorzej. Jeszcze raz, proszę bardzo. Oto lepsza twarz dziękiwicza według Luminar Skylum, a tak wygląda normalna twarz dziękiwicza. No. no. dobra, ale trzeba przyznać, że jakby sama inteligencja narzędzia, to znaczy to, że on rozpoznał twarz, że nie trzeba maskować, itd. itp to już budzi podziw i, i strach trochę, nie bo nie wiadomo, gdzie to pójdzie. Niedługo będzie tak, że robimy zdjęcie. Jak jeszcze sztuczna inteligencja będzie się uczyła naszych wyborów? No bo jeżeli weźmiemy sobie 70 sesji i będziemy je obrabiać i mielibyśmy w tle taki procesik, który się nas uczy i stwierdza, OK, zawsze robi coś z włosami, zawsze robi coś z oczami, zawsze trochę tutaj nada taki klimat, zawsze zjedzie z suwaczków, zadba o. Ten. jak ona się nauczy, to potem obstawiam, że my będziemy tylko wrzucać i będziemy mieli takiego, nazwijmy to zdalnego retuszera. Który na bazie tego, co się nauczył o nas, będzie w stanie nam zrobić zdjęcie takie, jakie sami byśmy zrobili. Ja z tym nie mam kłopotu, jak na razie, bo to jest trochę tak, znowu tam wrzucając, pewnie znowu igłę, gdzie tam, co tam, nie wiem, pochodnie, coś wrzucając, bombę, powiem, że. Ja na przykład jak chciałbym zjeść, to nie chciałbym zakładać za każdym razem, nie wiem, łuku i ruszać na łowy, żeby upolować zwierzynę, oprawić itd. Czy tam, nie wiem, pozbierać jagódki i, i, i tak dalej. Chciałbym zjeść. To przy zdjęciach chciałbym mieć efekt lubię czas spędzić ze zdjęciami, ale są rzeczy powtarzalne i mechaniczne, i tego nie cierpię. Tak jak wczoraj się namęczyłem z tymi okładkami, myślałem po prostu, że. No. Więc Są rzeczy, które są konieczne, żeby dostać ten efekt końcowy, ale one wcale nie są fajne. Dobra, to co? Eee, Zerknę w komentarze. Hop, tutaj, się ze mną. Retuszowanie to sztuka, pisze Maciej. Luminar wygląda na bardzo obciążający system. Jak widać, dzieniu jeszcze się nie do, o, dociągnął. Zgadza się. Właśnie wydaje mi się, że problem z luminarem, ogromny problem jest taki, że on po prostu tyle zasobów z się z kompa, że ja na niego ciągle czekam, nie? mimo że mam mocny PC, A to oznacza, i to w kursie Photoshopa mówię, że retusz musi być przyjemny, bo jeżeli retusz jest nieprzyjemny, jeżeli my czekamy na komputer, jeżeli my czekamy na filtry, to prędzej czy później będziemy nienawidzić proces retuszu, który jest integralną częścią robienia dla mnie zdjęcia. Więc jeżeli fotografia będzie mi się kojarzyło, Super, dobra, stres przed sesją, taki wiecie, nie? frustracja, potem na sesji spocenie, zmęczenie i jeszcze jakieś nie wiem, nieudane pomyłki, ale prawda jest taka, że na sesji z reguły jest zajebiście. No dobra, więc tam jest ten pozytywny kop ostatecznie. A w retuszu bym się męczył. Milion decyzji, perfekcjonizm, nieudane rzeczy, frustracja, bo komputer, frustracja, bo nie mam miejsca, zawolne dyski yy, itd., itd. Kolory nie wychodzą. Jeżeli by mi się tak kojarzyło, to ja będę unikał robienia sesji. Prędzej czy później organizm się obroni. Nie wiem, zacznę chorować, ile razy po sesji wrócę, coś się zacznie dziać. Więc retusz powinien być przyjemny, i dlatego e, dlatego ja swój proces, cały retuszu upraszczałem. Czyli macie milion tutoriali na YouTube'ach, które mówią o technice X, Y, Z, kolejnych rzeczach, a jak zrobić to, a jak wybielić zęby, a jak zrobić luminary. Ale jak tu rozbudować swój proces, żeby zdjęcie było lepsze. A ja uważam, że lepsze może być w znacznie prostszy sposób. I wtedy mamy bardziej naturalne zdjęcie, które nadal ukierunkowujemy, nadal kierujemy uwagę odbiorcy i wtedy mówi, wow, fajne zdjęcie, a nie, uuu, czat Photoshop, ale żeś tu podjechał z uwaczkami. A przy okazji on jest prosty, nieobciążający zasobów i jest przyjemniejszy przez to dla nas, bo spędzamy nad zdjęciem 15 minut, a nie, wiecie, 40 minut jeszcze tam w siedmiu różnych systemach trzeba będzie otwierać takie zdjęcie. Dobry czas na blok reklamowy. Nie? Kurs Photoshopa, jak i inne kursy foto, e, retuszu, czyli Lightroom Capture One e, oraz podstawy, Portret i Biznes pasji, wszystko jest w promocji. A wczoraj te układki, które robiłem to robiłem do nowych pakietów. A, dlatego, że portret teraz już jest w pakietach. Część osób z was pytała, dlaczego portret jest poza pakietami. Prawdziwa odpowiedź jest taka, bo nigdy nie byłem w stanie zrobić okładki portretu, który byłby boksem graficznie. Więc przez parę miesięcy nie było pakietu, bo nie nie, nie chciałem usiąść do projektu okładki. Wczoraj usiadłem y, i portret jest już z pakietami, także będziecie mieć portret z Photoshopem, to jest taniej, portret z Lightroomem i Photoshopem, i tak dalej, i tak dalej. Także Zieniupel, sklep. E, I wszystko taniej e, jeszcze. Dobra, tyle bloku reklamowego. Miał być suchar jakiś, to wam coś podrzucę. Od patronów. Um, co mnie rozbawiło? Dropbox... O, i wylał. Już, już. Dlatego mam takie kupki, dlatego mam takie szerokie. Jak miałbym taki użyt, to już bym miał kawkę na klawiaturze. Ona już wiele zniosła. Dobra. Od Kasi. Hot seat, czyli jakby ktoś za dużo miał papierów toaletowych, to, to coś takiego. Pa, hot seat po angielsku, po polsku, to tam palący się sedes. E, to jest coś, co wczoraj. E, Kasia czy Basia podrzuciła, teraz już nie pamiętam, ale podrzucę Wam, nie wiem, wrócę może na chwilę tu. Jeżeli zauważyliście, jeżeli jesteście z tym ok, na grupie Jak robić lepsze zdjęcia zaczęły się pojawiać takie wpisy, które po prostu mówią hej, zabawmy się w coś, typu wpiszmy jakieś tam końcówki, co smartfon podpowiada. Chciałbym Wam dać też taki nazwijmy na tej grupie oddech od właśnie newsów na zewnątrz. Poza tym, że publikujemy zdjęcia, wymieniamy się uwagami konstruktywnymi i tak dalej, inspirujemy wzajemnie, to raz na jakiś czas podrzucam coś, co, 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 co nas trochę razem zbliża. Ostatnio było foto z dzieciństwa, niedługo będzie pierwsze i ostatnie, ale może i też taką zabawę Wam rzucę, bo spędziłem wczoraj z pół godziny odgadując, uwaga, tytuły filmów. Na przykład Dwójeczka to jest, jeżeli dobrze widzicie, Milczenie Owiec. No, i spróbujcie odgadnąć inne. Niektóre są, e, są prostsze, niektóre trudniejsze, dlatego że to jest z angielskiego. Więc e, dance, dirty dancing jest łatwo namierzyć, jeżeli już wiemy, że on jest po angielsku. Okej. Okay. Aha, sorry, jeszcze miał być jeden, jeden suchar Zobaczcie to. Język polski i angielski. Użyczę zbliżenie English. It's Eat, ate, eaten, eating. A polski. Jeść, zjeść, jadać, zjadać, jem, zjem, jadłam, zjadłam, zjadano, jedz, jedz, jadali, zjadałby, jadłabyś, jada, jadałabyś, zaj, zajadałabyś, zjadanego, zjadanego i tak dalej, i tak dalej. Trochę się ubawiłem wczoraj. Także bardzo dziękuję za słuchary. Eee, ostatni rzut oka na, na, na komentarze wasze. Eee. Marek pyta, jaki desk polecasz do zrobienia archiwum? To jeszcze Wam podrzucę jedną rzecz. Polecam Wam cofnąć się do jednej fotokawki. Um, czekajcie, youtube.com Zaraz Wam znajdę. Bardzo fajna fotokawka, bo się przygotowałem ze slajdami. Zrobiłem tylko jeden błąd, dlatego że dałem dwa bardzo fajne tematy w jednej fotokawce, a trzeba było to rozbić na dwa. No brawo ja. Dobra, jest fotokawka 218 z prądem, to wieczorem robiłem. Były slajdy i ona jest o wyborze obiektywów. Teraz wam pokażę, więc tam sobie poprzewijajcie już po czasie, ale mamy jaki obiektyw wybrać, a tak naprawdę jaki w ogóle wybrać. Tu jest i 50, i 85 jako przykład, ale ja tam opowiadam czym się w ogóle kierować przy wyborze obiektywu, czyli taki proces, nazwijmy to algorytm. Jeżeli potrzebujecie obiektywu, to na co zwrócić uwagę, żeby kupić ostatecznie ten konkretny. Ale jak sobie przewiniecie dalej, to mam cały proces backupu opisany jak to u mnie wygląda, czyli proces 3.2.1. I tu pokazuje też, co ja konkretnie mam, więc jakie ja to sobie przewinę. chlast, last, last, może tak. To, to mam Dropboxa na dysku C i ten konkretnie dysk do backupu, który mam. Ja tam też pokazuję. To są dyski WD might pasport i one są w różnych kolorach, bo mi jest łatwiej, sorry, mi jest łatwiej po kolorach dojść, który dysk co. Ja je konkretnie też nazywam w Windowsie, to znaczy na przykład dysk yellow ma literkę y od yellow, dysk orange ma o, dysk biały white ma w, bo ja wtedy w Lightroomie mogę przypisać sobie na stałe literki i wpinanie dysku w Windowsie to jest trochę loteria, czasami inną literkę przypiszę, a wtedy zanikają zdjęcia i trzeba jakby na nowo synchronizować. Lub przepisać na stałe litery. Więc u mnie tak to wygląda, i mam jeszcze dysk NASOWY WD My Cloud Home Duo. Także tam są dwa dyski. A, więc do takiego backupu archiwum zdjęć mam takie rzeczy: mam Dropbox, mam Amazon Photo. Obejrzyjcie sobie, dobry materiał. Tam też polecam zostawić łapeczkę oczywiście. Dobra, starczy na dzisiaj. A, mówiłem, że poczytam komentarze, ale i tak już chyba dzisiaj długo, długo nawijamy. Więc a, zapraszam Was serdecznie jutro. Podrzucajcie te tematy. Teraz tak trochę na bieżąco jedziemy, więc jeżeli, jeżeli mamy dyskusję, jeżeli możemy sobie pogadać, to, 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 to zawsze jest to jakiś temat, gdzie po możemy popłynąć. Wy podrzucacie, ja trochę swoich przemyśleń dorzucę i tak to przy oto przy kawie możemy spędzić miło czas i sympatycznie. Mam nadzieję, no, a czasami wybielić zęby lub dostawić żyrafę. Właśnie, czy można w luminarze dostawić mi tam żyrafę? Czekajcie, zrobimy mały ten. Tak z ciekawości. Nie, Nie można. Czekajcie. Innymi słowy, jak jestem w portrecie. A, czekajcie. Nie, bo tylko mogę. Augment Sky. Nie mogę. Nie mogę tutaj e, dodać nieba. Boże jakąś ma no, nie, nie mam możliwości w ogóle. Nie rozpoznał diabłą nieba i nie mogę sobie żyrafy dostawić. Także słabo z luminarem. Za bardzo chciał, dobrze. Przecież tam jest niebo. To widać. Mógłbym spokojnie tutaj żyrafkę wpierdzielić. Nie. Dobra, tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego, fajnego dnia i przypominam o łapeczkach, przypominam o komentarzu. Dajcie znać o swoich przemyśleniach odnośnie olimpiady i fotografii sportowej, całej tej działki. Jestem ciekaw, w którą to stronę pójdzie. Jak macie tematy do przegadania, zostawcie też w komentarzu. Bardzo doceniam ten nasz dialog. W sensie, ja mówię na live, a Wy piszecie w komentarzach i na czacie. I dziękuję Wam serdecznie, że jesteście. Fajnie ten czas rano spędzić, mimo że narzekam, że muszę wstać godzinę wcześniej i tak dalej, i mam stresa zawsze, czy to się wszystko odpali, to czuję, że to jest właśnie to, ta nasza fotokafejusia. <grymne> Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro o dziewiątej yy, i. Tyle, cześć.